Cześć wszystkim, ja jestem Wojtek, a to jest 5 cech, dzięki którym poradzę sobie na wyprawie do Patagonii! Moja przygoda z motocyklami rozpoczęła się grubo ponad 20 lat temu, a doświadczenie przez ten czas zdobywałem na drogach i bezdrożach Polski i Europy. Jak widać, siebie odnalazłem w enduro. Jak motocykle, to mechanika, a wszystko zaczęło się w małym garażeku przy domu rodziców. Oleje, filtry, grzebanie przy silnikach stały się dla mnie codziennością. Ale z czasem zapragnąłem czegoś więcej. Kupiłem starą Yamaha XS z 83 i spróbowałem swoich sił w customie. Zajęło mi to rok, a efekty mojej pracy mogliście zobaczyć w popularnej customowej gazecie. I to było tylko motorem napędowym do pracy przy kolejnych projektach. Liczyć zawsze, wszędzie i o każdej porze dnia i nocy. A praca w zespole to dla mnie codzienność. Od 10 lat pracuję na podziale bojowym Państwowej Straży Pożarnej. I choć preferuję spanie na dziko w namiocie, to przypominam kilka noclegów u przypadkowo spotkanych ludzi. Zażywanie gościnności, przełamywanie barier językowych, zażywanie kultury. Z rana kończyły się bólem głowy, ale dało mnóstwo pozytywnych wspomnień i satysfakcji. Każda podróż, czy to motocyklowa, czy jakimkolwiek innym środkiem transportu, powoduje u mnie pogłębiające się uzależnienie. A i powiem wam, że jako strażak mam ogromną chęć na przyjęcie sporej dawki ziemi ognistej. O, Marcin, słyszałem, że w tym roku jedziesz na motul tour i nie masz nic przeciwko, żebym jechał z wami. Bo nie mam.